Cudowne trafienie z dystansu dało awans. Tottenham zagra dalej w Pucharze Anglii. Rywal asystował Lewandowskim przy golu dla FC Barcelony. Juve zdemolowało rywali, choć przegrywali już po minucie. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Manchester United postawił na swoim. BVB nie wykupi Jadona Sancho. Polski Związek Piłki Nożnej rozstał się z selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce plażowej. Mason Greenwood niesłusznie wyleciał z boiska, bo arbiter się po prostu przesłyszał. Rodrigo kupił diamentowe nakładki na zęby. José Mourinho ma szansę zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Brazylii, a Ministerstwo Sportu cofnęło 300 milionów złotych dofinansowania dla PZPN. Witam Was po krótkiej przerwie, a zarazem w pierwszym materiale w nowym 2024 roku. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że dobrze bawiliście się na Sylwestra. Oczywiście zachęcam Was, abyście po obejrzeniu tego filmu go ocenili. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Życzę Wam miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Aha, jeżeli oglądacie na premierze, to dajcie znać na dole w komentarzu. Tottenham zmierzył się z Burnley w 1/32 Pucharu Anglii, wygrał 1-0 i tym samym awansował. Stało się to możliwe po fenomenalnym uderzeniu z dystansu Pedro Porro, który huknął fałszem w taki sposób, że bramkarz nawet nie zareagował. Wcześniej doszło do kilku niebezpiecznych fauli, jak ten na Lo Celso czy kontrowersje z rzutem karnym po faulu na Udogim. Arbiter jednak ani na wapno nie wskazał, ani nikogo z boiska nie wyrzucił. W pozostałych spotkaniach Fulham 1-0 wygrało z Rotherham, Brentford po 1 zremisowało z Wolverhampton, a dwa dni temu mecz Crystal Palace z Evertonem zakończył się bezbramkowym remisem. W czwartek FC Barcelona rozegrała kolejny ligowy mecz z Las Palmas, wygrała go 2-1, a niestety Robert Lewandowski rozegrał kolejne słabe spotkanie. Polak zaliczył asystę drugiego stopnia przy bramce Ferrana Torresa, ale to było w zupełności przypadkowe zagranie, gdyż rywal trafił go piłką prosto w twarz. Sami komentatorzy powiedzieli, że to chyba było najlepsze zagranie Polaka w tym meczu. Nasz rodak opuścił boisko i zastąpił go João Félix, a po kolejnych kilku minutach swoją szansę na debiut dostał Victor Roque. To również dla młodego napastnika nie było dobre spotkanie, choć rozegrał zaledwie 13 minut, to jego ocena jest naprawdę bardzo niska. Dumę Katalonii dopiero w doliczonym czasie gry uratował Ilkay Gündogan, zdobywając bramkę po rzucie karnym. Niestety z powodu kontuzji w pierwszej połowie spotkania boisko opuścił João Cancelo. Na szczęście informacje o tym, że ten uraz nie jest poważny, potwierdzają się i Portugalczyk może być gotowy nawet na kolejny mecz Dumy Katalonii. Natomiast w 1/8 Pucharu Włoch Juventus zmierzył się z Salernitaną i pewnie wygrał aż 6-1. Taki wynik dla nikogo nie powinien być zaskoczeniem. W końcu wicelider Serie A mierzył się z ostatnią drużyną w tabeli. Mecz jednak dla nich rozpoczął się naprawdę tragicznie, ponieważ indywidualny błąd Gattiego doprowadził do utraty bramki i Salernitana prowadziła od pierwszej minuty rywalizacji. Między słupkami Juve nie zagrał Wojciech Szczęsny, a Perin, natomiast w ataku pojawił się Arkadiusz Milik, który co prawda gola nie zdobył, ale na boisku spędził 75 minut i otrzymał raczej dobre oceny. W Hiszpanii, jak to w Hiszpanii, sędziowie cały czas popełniają błędy. No i taki też wydarzył się w meczu Getafe z Rayo Vallecano, który to gospodarze przegrali 0-2. To oni ten mecz kończyli w dziewiątkę, a jednym z piłkarzy, który wyleciał z boiska, był Mason Greenwood. Arbiter uznał, że po jednym z faulu próbował go obrazić i dlatego wyrzucił go do szatni. Rzecz w tym, że on po prostu się przesłyszał. Mason Greenwood tak naprawdę nie obraził arbitra, a odwołanie Getafe od tej decyzji zostało uznane. To jednak nie koniec, bo chwilę po czerwonej kartce Greenwood popukał się w głowę i za to już kary nie otrzymał, ale chyba nie mamy wątpliwości, że ten gest był skierowany no właśnie do sędziego. Przypominam tylko, że Roberta Lewandowskiego za ten gest ukarano na 3 mecze zawieszenia. Od stycznia do końca czerwca i powrót. Tak zdaniem niemieckiego Bilda będą wyglądać najbliższe miesiące dla Jadona Sancho, który trafi na półroczne wypożyczenie do Borussii Dortmund. Choć chcieli oni zapewnić sobie opcję ostatecznego wykupu na zakończenie umowy, mówiło się o kwocie około 25 milionów funtów, to z tego wynika, że Czerwone Diabły jednak postawiły na swoim i nie dopuściły do możliwości utraty tego utalentowanego piłkarza. Pytanie tylko, czy po tym jak Jadon Sancho powróci na wyspy, będzie możliwe jego pojednanie z Erikiem Ten Hagiem.
Cristiano Ronaldo buduje wielką posiadłość dla siebie i rodziny około 20 km od stolicy Portugalii, czyli Lizbony, gdzie najpewniej zamieszka po zakończeniu kariery. Jednak kolejne 25 milionów dolarów postanowił zainwestować w nieruchomość w Dubaju na Wyspie Milionerów. Media podają, że tam będzie miał aż 7 stanowisk garażowych na swoje auta, co Portugalczyk jako wielki fan motoryzacji na pewno doceni. Zawodnik Realu Madryt Rodrigo w social mediach pochwalił się nowymi zębami. Nie chodzi jednak o jakiś zabieg, jak na przykład ten, który zrobił Alejandro Garnacho i po fali memów postanowił naprawić swój uśmiech. Brazylijczyk zdecydował się na nakładki na zęby z jakimiś kamieniami szlachetnymi. Znalazłem w internecie informację, że całość mogła kosztować około 2 milionów złotych, a za taką kwotę można w centrum Warszawy kupić naprawdę spore mieszkanie i to w dobrym standardzie. Rodrigo tak wielką kasę wydał na nakładki, co oczywiście spotkało się z wielką falą krytyki ze strony kibiców, którzy w komentarzach pisali, że na tak głupi pomysł mógł wpaść tylko Brazylijczyk. A co wy na ten temat uważacie? Dajcie znać na dole w komentarzu. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o rozstaniu z obecnym szkoleniowcem reprezentacji Polski w piłce plażowej. Pan Tomasz Wydmuszek pracował od lipca 2020 roku i poprowadził naszą kadrę w 38 spotkaniach, w tym również na Igrzyskach Europejskich i to w ubiegłym roku. Po tym, gdy okazało się, że Carlo Ancelotti podpisał z Realem Madryt nową umowę i od lipca nie obejmie posady selekcjonera reprezentacji Brazylii, to właśnie tam rozpoczęto poszukiwanie nowego trenera. Kto nim zostanie, dalej sprawą otwartą, ale pojawiły się informacje w mediach, że to być może będzie José Mourinho, który jednak temu zaprzecza. Zdradził, że w tym temacie jeszcze nikt się z nim nie kontaktował, a on nie podejmie żadnej decyzji, dopóki nie będzie jasna jego sytuacja z AS Romą. Portugalczyk ma podpisaną umowę z włoskim klubem do końca obecnego sezonu i jak na razie nie doszło jeszcze do jej odnowienia, jednak to jest bardzo prawdopodobne. Już dzisiaj wieczorem dojdzie do meczu w ramach 1/16 Pucharu Króla pomiędzy Realem Madryt a Arandiną. Jest to drużyna, która na co dzień występuje na czwartym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii i grają tam bardzo młodzi piłkarze. Władze tego klubu postanowiły wysłać list do Realu Madryt z prośbą o koszulki po meczu, aby każdy z ich piłkarzy otrzymał po tak ważnym meczu pamiątkę. Real oczywiście ich prośbę spełni, a co ciekawe, to najwięcej zamówień było na koszulkę Luki Modricza czy też Jude Bellingama. Dofinansowanie w wysokości 300 milionów złotych, które mieliśmy przekazać na budowę Narodowego Centrum Szkoleń, Badań i Treningu Piłki Nożnej, zostało wstrzymane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zarządzane przez Sławomira Nitrasa. W dniu 4 stycznia 2024 roku minister sportu i turystyki Sławomir Nitras unieważnił decyzję poprzedniego ministra Kamila Bortniczuka o wpisanie wniosku Polskiego Związku Piłki Nożnej pod nazwą Projekt Budowy Narodowego Centrum Szkoleń, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku w kwocie ponad 300 milionów złotych w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. W trakcie postępowania wyjaśniającego stwierdzono naruszenie wewnętrznych procedur obowiązujących w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W trakcie szczegółowej analizy stwierdzono, że nie spełnia on kryteriów formalnych i merytorycznych niezbędnych do finansowania tego projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. PZP ustosunkowało się do tej decyzji w oficjalnym komunikacie. Szanujemy decyzję ministra sportu i turystyki. Liczymy na to, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie, aby zrealizować tę ważną dla polskiej piłki inwestycję. Tym bardziej, że współfinansowanie tego projektu jest zapewnione z funduszy PZPN, UEFA i FIFA. Wybudowanie centrum pozwoli najmłodszym adeptom piłki nożnej w naszym kraju rozwijać się w takich samych warunkach, jakie mają ich rówieśnicy w najlepszych federacjach w Europie. A co wy na ten temat uważacie? Dajcie znać na dole w komentarzu, ale jedno jest pewne. Mówienie, że sport jest niezależny od polityki, to tylko pusty frazes. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. We włoskiej Serie A o 12.30 Inter zmierzy się z Elasem Verona. Nieco później Frosinone podejmie Monze, Lecce, Cagliari, a na sam wieczór Sassuolo zmierzy się z Fiorentiną. Zaplanowane są także kolejne spotkania w Pucharze Anglii, a tam m.in. Sunderland kontra Newcastle United, Chelsea Preston czy też Middlesbrough Aston Villa. Swój wyjazdowy mecz rozegra także Brighton ze Stoke i ponoć od pierwszej minuty tego spotkania ma pojawić się Jakub Moder. A w Pucharze Króla swoje mecze rozegra m.in. Atletico Madryt, Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Real Betis czy też Real Madryt.
Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Oczywiście zachęcam Was do jego ocenienia oraz subskrybowania naszego kanału. Zachęcam do obejrzenia innych filmów, na przykład ten o kibicu Manchester United, który latał na każdy mecz swojej ukochanej drużyny. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale. Cześć!